Witam Was w drugiej części wideo na temat gry Exoplanets. W pierwszej pokazuję Wam, jak wyglądają zasady, jak wygląda gra. Przypomnę tylko, że w tej grze udajemy się w odległą galaktykę do jakiegoś układu planetarnego wokół życiodajnej planety. Tam będziemy tworzyć planety, kreować na nich życie, przekształcać je w gatunki. No i gracz, który zdobędzie najwięcej punktów kreacji, czyli takich punktów zwycięstwa za tworzone planety, za stworzone życie na tych planetach, gatunki, oczywiście wygra rywalizację. Tradycyjnie oczywiście pozwolicie, że omówię tę grę według swoich 9 aspektów. No i na koniec powiem Wam, czy warto po tą grę sięgnąć. Tradycyjnie zawsze zaczynam od wykonania, od waloru statycznego. Tym razem będzie tak samo. Muszę powiedzieć, że pan Przemysław Świerczyński, który jest zarówno grafikiem, jak i autorem gry, wykonał naprawdę kawał dobrej roboty, bo gra już sama okładka zachęca po to, żeby po tą grę sięgnąć, a sama gra naprawdę w rozłożeniu wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Tych elementów może nie jest dużo, bo te planety w zasadzie to jest kilkadziesiąt takich krążków, w zasadzie później wykładamy te planety, podmieniamy, kładziemy i to w zasadzie wszystko, no, można powiedzieć, po rozłożeniu wygląda tak elegancko, minimalistycznie, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Te kryształki kolorowe, które znane mi są z Ubongo, w zasadzie no, wszystko to stanowi bardzo fajną całość, miło to się odbiera, miło się w to grę gra. Szybko można rozłożyć, także bardzo ciekawy pomysł, żeby zastosować taki układ galaktyczny, taki układ planetarny. Wykonanie naprawdę stoi pod bardzo dobrym poziomem, aczkolwiek mam niestety jeden zarzut do tych nazw, które są na planetach. Żeby była jasność, te nazwy nie mają kompletnie żadnego znaczenia przy rozgrywce. W zasadzie, bo i tak, jeżeli zagrywamy jakąś planetę, to mamy tam numer, musimy się odwołać do pomocy, którą gracze, wydawcy przygotowali. Tam jest wszystko po polsku, no aczkolwiek myślę, że jeżeli te nazwy byłyby po polsku, no w zasadzie mamy tutaj taką edycję multijęzyczną, tak? Mamy trzy języki. Jeżeli byłoby to po polsku, to w konsekwencji pierwszej, trzeciej, piątej rozgrywki łatwiej byłoby zapamiętywać efekty, które związane są z tymi planetami. Więc co prawda gra była fundowana na Kickstarterze. Nie wiem, przyznam szczerze, nie pamiętam, jakie były uwarunkowania, czy to będzie polskie wydanie, czy to będzie wydanie angielskie, bo moim zdaniem no, ono nie do końca jest polskie, bo w tym momencie czarna dziura to jest czarna dziura, nie black hole. Chłopaki z wydawnictwa twierdzą, że to są nazwy własne. No poniekąd może i tak, aczkolwiek jeżeli to by była do pełni szczęścia, brakuje mi tych polskich nazw, byłoby łatwiej to zapamiętywać i ta gra jeszcze dodatkowo by zyskała na atrakcyjności. Ale to jest taki mały minusik co do wykonania. Poza tym, jeżeli chodzi o wykonanie, to wydaje mi się, że naprawdę jako całość stanowi bardzo fajny produkt. Także tutaj bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o klimat tej gry, to i tematykę, oczywiście temat, no jest taki, temat jest mocno zarysowany. No mamy tutaj układ planetarny, mamy tu galaktykę, tworzymy, kreujemy, mamy czarną dziurę, czyli tak no, temat jest naprawdę taki dosyć mocny, bardzo fajny, niepowtarzalny. Aczkolwiek czy tu jest klimat, no oczywiście mamy, teraz jest szaleństwo tego Star Warsa, pojawiły się trailery do 7 części i są gracze, którzy oczywiście jakby wpisują się w ten klimat. Widzą tutaj te układy planetarne, widzą orbity, kreują życie, więc w tym momencie no, można powiedzieć, że jak zwykle są dwie grupy graczy. Jedni mówią, że jest tu dosyć spora dawka klimatu, bo mamy planety, ale to odwołują się właśnie do tego szaleństwa Star Warsowego. Ja raczej twierdzę, że jest mocno zarysowany temat, ale klimatu jakby tu nie wyczuwam. Ważniejsza jest mechanika. To jakby zostawiam Wam do oceny. W moim odczuciu tego klimatu za dużo nie wyczujecie. Raczej tu jest ta mechanika, raczej tu jest właśnie ta kombinacja związana z samą rozgrywką.
No, gra wydaje mi się, że jest bardzo prosta. Nie wiem, dlaczego jest 14 lat na pudełku. W zasadzie gracz w swojej turze no, w zasadzie decyduje, czy bierze z woreczka, losuje te planety, czy ze stołu. No i faktycznie tu już musi zdecydować, jakie surowce chce pozyskać, no bo w zależności jak tą planetę dołoży, to tak naprawdę uzyska określone surowce, no i wtedy oczywiście będzie kreował życie, czy będzie je kreował na nowej planecie, czy na już która jest, została zasiedlona, czy będzie tworzył gatunek, czy będzie wykorzystywał to jako efekt natychmiastowy. Tu jest troszeczkę faktycznie decyzji do podjęcia. Może wykorzystać efekt natychmiastowy, może komuś zaszkodzić, może sobie pomóc. No to w tym wypadku tu faktycznie jest dosyć spora doza kombinacji. Dosyć sporo gracze muszą przemyśleć i pokombinować, ale no nie są takie decyzje, żeby popadać w jakiś paraliż decyzyjny, więc tutaj może faktycznie być troszkę więcej decyzji, które gracze muszą podjąć, ale wydaje mi się, że tacy 12-latkowie śmiało sobie z tym tematem dadzą radę. Skalowanie tej gry jest bardzo dobre, w zasadzie tutaj nie ma różnicy, czy to jest rozgrywka 2, 3, 4 osobowa, różni się tylko liczba planet i oczywiście ta bardzo fajna opcja związana z tą życzodajną planetą, która wyznacza nam rozgrywkę, czyli tam liczba określonych tych surowców jest w zależności od układu, czy tam 2-4 graczy i w zasadzie tutaj nie ma większego znaczenia, więc naprawdę gra się w każdym wariancie bardzo, bardzo dobrze. No, trzeba powiedzieć, że niestety ta gra obarczona jest dosyć sporą losowością. Losowość już wyczuwalna jest przy samym rozkładaniu. Te planety mogą być różne, wyczuwalne jest przy tym, jak bierzemy oczywiście te cele, nasze planety, które mamy na ręku. Gracz może już w pierwszym otwarciu oczywiście wyłożyć dwie planety, zdarzały się takie dwa cele. Oczywiście to losowość jest dosyć spora, znaczy gra jest bardzo szybka, bo tak naprawdę 30 minut, dwie osoby tak naprawdę, no to faktycznie jest tak, że jeżeli nam te cele nie trafiają, możemy je wykorzystać bardzo dobrze w takie jak efekty natychmiastowe. Tu kreujemy te dodatkowe efekty związane z czarną dziurą, z rozbłyskiem, czy też z tą, jak to się nazywa dokładnie, z tą stymulacją, więc tak naprawdę tym możemy dosyć sporo tutaj szkodzić graczom, pomagać, więc tak na sobie, więc tak na dobrą sprawę tutaj ta zmienność rozrywki naprawdę jest spora, znaczy ta losowość powoduje, że rozmienność rozrywki naprawdę jest spora, aczkolwiek losowość może nam no, troszeczkę dokuczyć, jeżeli nie lubicie takich losowych rozgrywek, lubicie pewne rzeczy zaplanować, no to w tym wypadku no, niestety Exoplanets jest taka no, niestandardowa, bo trzeba troszeczkę planować, trzeba weryfikować, bo mamy jakiś cel na ręku, musimy tutaj dążyć w tym kierunku, no, aczkolwiek niestety losowość czasami nam może to pokrzyżować, bo mamy jakiś układ, chcemy zdobywać, na chociażby, nie wiem, przekształcać już gatunek, ale okazuje się, że ktoś nam podkłada taką opcję, że musimy dodatkowe koszty płacić i nie zawsze możemy to zrealizować, albo my chcemy zdobyć dodatkowe punkty, mamy opcję, że ktoś nam kładzie taką planetę, która powoduje, że planety, załóżmy, po jednej stronie mają punkty ujemne, czy będą uzyskały dodatkowe minusowe punkty od tych, które uzyskamy. Więc no, tutaj naprawdę dosyć mocno szkodzić i właśnie ta interakcja, myślę, że dosyć, według mnie, dosyć dużym plusem właśnie w tej grze jest taka szybkość rozrywki, ale dużo kombinowania i taka spora interakcja, gdzie gracze sami mogą tą interakcję wywoływać. Oczywiście są czasami spokojne rozrywki, bo każdy tam swoje robi, ale czasami jest tak, że wykonujemy te efekty. Jeżeli wykonujemy, podkładamy te planety natychmiastowe, to też mamy tutaj, odpalamy czarną dziurę, odpalamy rozbłyski, czyli dodatkowe efekty, które mogą w zasadzie przy odpowiednim sterowaniu mogą powodować, że będziemy szkodzić innym graczom, będziemy sobie pomagać. Także tutaj w tym aspekcie tej interakcji naprawdę gra spisuje się bardzo dobrze i tu jest dużo możliwości do pokombinowania. Możemy grać tak pokojowo, a możemy iść tak na udry i w tym momencie faktycznie możemy dosyć sporo szkodzić. No, są kafle, które tak naprawdę, jeżeli szkodzimy sobie, działają na całą orbitę, mogą szkodzić także innym i pomagać innym, więc tutaj tak naprawdę te efekty są dla wszystkich.
No co grywalności, no grywalność jest naprawdę dosyć spora, tych rozrywek mamy sporo, za każdym razem rozrywka jest inna, za każdym razem przybiera inny obrót, także myślę, że liczba kafli, która jest w zasadzie przygotowana, możliwości, naprawdę ta gra, myślę, że długo Wam się nie znudzi, grywalność jest naprawdę dosyć spora, ta interakcja, która wytwarza się, naprawdę powoduje, że myślę, że żywotność tej gry będzie naprawdę dosyć spora, a dodatkowo przy jakimś tam małym układzie można jakieś dodatki, dodatkowe planety prowadzić, to myślę, że można tutaj dużo kombinować, także myślę, że też grywalność jest pod tym względem, no losowość jest oczywiście jak najbardziej, ale grywalność tej rozrywki jest naprawdę dosyć tej gry jest dosyć spora. O tej niezależności językowej mówiłem już, w zasadzie gra jest niezależna językowo, bo mamy napisy, które w zasadzie nie mają wpływu na rozgrywkę, aczkolwiek mówię, w perspektywie kilku rozrywek zapamiętywanie tych angielskich nazw może być no, trochę uciążliwe, jeżeli to byłaby planeta, która by się nazywała po polsku, to wtedy łatwiej było nam to pewnie zapamiętywać. No ale to jest taki malutki zarzut z mojej strony i myślę, że daj Boże pojawi się kolejna edycja, może Board and Dice pomyśli, żeby to faktycznie zrobić w 100% po polsku. Także zostawiam to już ocenie Waszej. Napisy nie mają wpływu na rozgrywkę, aczkolwiek myślę, że do pełni szczęścia mogłyby się pojawić. Cena tej gry jest na okolicy 120 zł. Myślę, że tych elementów w zasadzie nie jest dużo, aczkolwiek wykonane są w dobrej jakości. Wszystko to jest bardzo, bardzo ładnie zrobione edytorsko, więc pod tym względem myślę, że no, cena jest adekwatna. Ci, którzy wspierali akcję na Kickstarterze, mają dodatkowo jakieś tam bonusy związane z tym, już teraz nie pamiętam, nie będę wymyślał. Więc myślę, że pod tym względem naprawdę wydawnictwo stanęło na wysokości zadania. Gra wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze, moim zdaniem. No i cóż, muszę powiedzieć, że gra bardzo mi się podoba i miałem okazję zagrać jeszcze w prototyp na Pyrkonie i od razu w zasadzie stwierdziłem, że to jest naprawdę dobry tytuł w takich klimatach kosmosu, w klimatach takich no, Star Warsowych, może nie do końca. Oczywiście tak troszeczkę Alien Frontiers gra, czy Race for the Galaxy, czyli tak naprawdę ona się wpisuje w taki klimacik. Jeżeli lubicie takie klimaty, to myślę, że Exoplanet to też, no, można powiedzieć, należy do tego gatunku. Gra bardzo szybka, bardzo interakcyjna, o prostych zasadach, w zasadzie no, o dużej zmienności rozgrywki, no, oczywiście losowość, jeżeli nie lubicie, że tak powiem, losowości, jeżeli lubicie mieć kontrolę nad rozgrywką, no, to myślę, że tutaj pod tym względem to tak na sprawę no, niespodzianki mogą się pojawić. Aczkolwiek myślę, że dosyć dużym plusem tej gry jest w zasadzie ta zmienność rozgrywki, bo za każdym razem będziemy mieli inny układ, będziemy mieli inne planety, inne cele do wykonania. Musimy pokombinować, dostosować to, co jest, czasami wykorzystać swoje cele i wprowadzić efekt natychmiastowy, wywołać jakieś efekty związane, nie wiem, z rozbłyskiem, czy tam z czarną dziurą, także tutaj to w zasadzie no, dosyć sporo kombinowania w krótkim okresie, bo to jest pół godziny 45 minut, także ja Wam tą grę serdecznie polecam. Ja ją oceniam tak na 8 w skali 10, taka solidna ósemka, jeżeli chodzi o gry takie lekkie, mimo wszystko z dużą ilością decyzji takich, na, może nieoczywistych, ale można tutaj sobie dużo pokombinować. Gra taka, no, wywołuje emocje i nie jest obojętna, to pod tym względem naprawdę to jest, ja lubię takie gry, więc naprawdę Exoplanet wpisuje się w taki kanon takich gier mocno interakcyjnych. Także tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o Exoplanety. Bardzo dobra robota dla pana Przemysława Świerczyńskiego, podziękowania, bo naprawdę jako grafik i jako autor tutaj spisał się bardzo dobrze. Board and Dice, kolejna dobra gra, kolejna dobra edycja, także wam tę grę rekomendujcie, zagrajcie, spróbujcie. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o tę grę. Marek Maras Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Tradycyjnie oczywiście proszę o komentarze, lajki, subskrybujcie. No i zapraszam na kolejną wideorecenzję. Wpadnijcie na Planszolandię, bo warto.